Witam. Dzisiaj troszkę starszy model niż poprzednio. Już wydany jakiś czas temu model firmy MPM. Wersja limitowana X15A2, czyli drugi egzemplarz serii prototypów do bicia rekordów prędkości i wysokości. Model high-tech, czyli najbardziej wypasiona wersja. Numer katalogowy 72537. Samolot, na którym przeleciano, czy lecono prędkością około 6 machów, czyli sześciokrotnie przekraczano prędkość dźwięku. Zobaczymy, co jest w środku. Oczywiście instrukcja, jak to w tej firmie. W miarę czytelna. Kilka wariantów możliwych do wykonania. Oczywiście ze zbiornikami. Podwieszana pod samolot. W trakcie lądowania na płozach, w trakcie lotu ze zbiornikami. Warianty otwierania kabiny. Kokpit jest żywiczny, także można go zrobić bardzo ładnie. Wersja na wózku, jeszcze transportowym, przed lotem. Zapowiedzi innych modeli. Zaczniemy od kalek. Oczywiście jeszcze klisza do kokpitu. Z drugiej strony blaszka fototrawiona, kolorowa. Garść dodatków z żywicy. Może coś tak na szybko pokażę. Dużo drobnych detali. Żywica, wiadomo, bardziej dokładna. Kokpit. Fotel pilota. To chyba do wózka transportowego. Koła. Kabina pilota. Dużo akurat nie będzie widoczne. Oczywiście chyba, że będzie zrobione w wersji otwartej. Jeśli nie, to zostają tylko te malutkie okienka. Jakość zadowalająca. I pierwsza ramka. Model dość długi, wersja A2 była wersją przedłużoną od pierwotnej o niecały metr. Po wypadku przy lądowaniu samolot się uszkodził i stwierdzili, że jednak go trochę przerobią. Wtedy dodano też dodatkowe zbiorniki paliwa. No ale to pewnie pozwoliło też na osiągnięcie największej prędkości dla tych samolotów. Niewiele wypychaczy.
No i zbiorniki. Ładne linie podziału blach. Niewiele tego jest. Proszę, żywiczne są dodatki, ale też są zrobione dokładnie takie same z plastiku. No, fotel pozostawia dużo do życzenia. Dobrze, że jest z żywicy. Kokpit może być żywiczny, o wiele lepszy. Także to tyle, jeśli chodzi o mój drugi filmik pokazowy. Myślę, że jakoś udało mi się przedstawić dość ciekawy model i rzadki model, jeśli chodzi o rynek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.